Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkie osoby z Trygonu Ziemi, byki, panny oraz koziorożce w czytaniu na nadchodzący tydzień od 28 października do 3 listopada. Tygodniówka będzie nagrywana na ten czas trygonami. Wy jako pierwsi byki, panny i koziorożce. Witam Was, już zapewne widzicie kartę od aniołów i przodków. Karta Białej Wiedźmy. Jest to karta wylosowana dla całego Waszego trygonu. Idzie z wiadomością bądź światłem. Przeczytam Wam tą wiadomość, a potem przejdę do robienia rozkładów dla każdego znaku zodiaku. Do tego rozkładu będzie również Twój anioł na dany tydzień i każdy znak zodiaku również będzie mógł wylosować sobie odpowiedź anielską na pytanie, jeżeli takowe masz, ma. Wybierz właściwą ścieżkę i światło, mówi Biała Wiedźma. Odłącz się od doświadczeń nacechowanych niższą energią. I niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie, masz wybór. Zdecyduj, że nie dasz się porwać dramatom, kłótniom lub energiom, które jedynie ograniczą twoją radość. Jeśli otaczają cię ludzie, którzy są wrogo nastawieni do ciebie lub kogoś innego, lub gdy stoisz przed negatywną sytuacją, na przykład w miejscu pracy, to znaczy, że otrzymałeś zaproszenie, by znaleźć się w świetle. Jesteś niesamowitą osobą, która naprawdę przynieść może światło z sobą. Jak zatem zmienić energię? Jak ponownie skierować rozmowę na miłość? Jak się ochronić? Jak pomóc sobie, której ktoś dokucza? A może to ty jesteś źródłem dramatu? Poznasz odpowiedzi. Wiedz również, że otrzymujesz zachętę, by roztaczać wokół siebie światło. Urodziłeś się, by nim dzielić. Urodziłeś się, by dzielić światłem. Przekaz od aniołów i przodków jest przekazem dla wszystkich was, Trygon Ziemi, Trygonie Ziemi. I będzie ta karta tutaj cały czas. Zapraszam teraz osoby spod znaku byka, zapraszam na rozkład z kart Tarota. Rozkład będzie standardowo jak tydzień temu, czyli co w pracy, co w związkach, co u poszukujących pracy, a także co u Was single. Byk. Pokażcie proszę kartę dla osób spod znaku byka. Prawdziwy, szczery przekaz na nadchodzący tydzień od 28 października. No dobrze. Co w pracy? Co w związkach? Co u poszukujących pracy? I co u Was, drogie single? Na spodzie talii dziewiątka buław. Czas koncentracji. Na tym, żeby gdzieś wreszcie dokończyć pewne rzeczy, które stoją w miejscu. Ale też czas, kiedy możecie czuć się w pewnych kwestiach bardzo przemęczeni, przeciążeni. Trzeba nabrać dystansu. Kochani, w pracy królowa buława, zatem dobra szefowa, dobra koleżanka. Kobieta spod znaku lwa lub barana, która może być ważna i kluczowa w tym tygodniu, może Was inspirować, może Wam poddać jakiś pomysł, ale to także Ty, byku, możesz być taką bardzo przedsiębiorczą i wyrazistą w tym czasie osóbką. Będziesz zauważany, zauważana. Przepraszam, jeszcze lampę poprawię. Coś tu się odbija bardzo. No niemniej to może nie ma takiego znaczenia, jak to, co jest w rozkładzie. Wyrazistość, charyzma, pokazanie swoich zdolności, umiejętności, burza mózgów. To jest bardzo energiczny i dynamiczny tydzień. Pamiętaj, żeby z pewnymi ważnymi rzeczami długo nie zwlekać, być dobrym strategiem, zaplanować sobie, kiedy możesz zadziałać dalej. Może być w pewnych kwestiach trudno i ciężko przy tej dziewiątce buław zmotywować się do pracy, ale królowa buław naznacza energię ogromnej dynamiki, no i też pokazuje ciebie
w zadowoleniu zawodowym. Poczujesz, że jesteś osobą decyzyjną, że działasz, że tworzysz, że naprawdę dzieje się coś ważnego. Królowa Buław jako koleżanka czy szefowa kierowniczka również może być bodźcem do zainspirowania się, by zadziałać, coś ci podpowiedzieć. Bardzo dobra osoba na kwestie zawodowe. Dla tych z Was, którzy szukacie pracy, macie czwórkę pentakli. Jest to czas raczej zaciskania pasa i pilnowania pieniędzy, zwracania uwagi na wydatki. To tak w kwestii finansowej. Natomiast jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, jesteście nieco niekonsekwentni. Też w jakiś sposób się ograniczacie, jeśli chodzi o pole i szerokość poszukiwań. Ten tydzień nie wnosi, abyście mieli szansę znaleźć pracę. Chyba tylko i wyłącznie wtedy, gdy jednak zainspirujecie się jakimiś nowościami i nie będziecie się trzymać tylko i wyłącznie obranej drogi czy też miejsc, w których szukacie. Trzeba to troszeczkę poszerzyć. Jeśli chodzi o związki, ciężkość. Ktoś komuś nie chce pomóc, ktoś kogoś z obowiązkami zostawia, ktoś jest trudny w ogóle, żeby do niego dotrzeć. Jest taki ciężki energetycznie bardzo. Z jakiegoś powodu jest ciężkość i niemożność wybrnięcia z jakiejś opresji, kłopotów. Jest ciężar. Może macie też coś bardzo ważnego w związkach, co musicie zrobić i to musi być zrobione. Jest taki finisz, ciężki finisz trudnych tematów. No i też to, że energia konieczności radzenia sobie samemu z obowiązkami i ze wszystkim. Jeśli chodzi o osoby, które poszukują związku, pokazuje się tutaj paź mieczy, a ten zazwyczaj mówi o tym, że gdzieś o kogoś wypytujecie, ktoś o was wypytuje, o kimś możecie usłyszeć, że planuje z wami się może spotkać, albo wy chcecie naciągnąć uszu na czyjś temat, tak po prostu. Aniołek, kochani, dla was. Na ten tydzień. Proszę, aniołek, na ten tydzień dla osób spod znaku byka. Byki. Możliwych cudów. No proszę, anioł możliwych cudów. Oczywiście te cuda to się nie wydarzają bez nas samych i umówmy się, że to może być po prostu wsparcie w sytuacji, kiedy tobie na czymś bardzo, bardzo zależy. Ale zobaczymy, co ten przekaz tutaj niesie pięknego dla ciebie i jak może tobie po prostu pomóc i dopowiedzieć. No, anioł tu przede wszystkim widzi i wskazuje, że jest takie balansowanie na granicy rzeczywistość-fikcja. I chciałby ci ten anioł tutaj powiedzieć, że życie w marzeniach i iluzjach, tutaj życie co innego, ty co innego, nie wniesie żadnego rozwoju. Pokazuje też, że marzysz o czymś, że bujasz może w obłokach. Albo znów jesteś zbyt sztywny, zimny, surowy i nie możesz się wyrwać też z tej takiej bardzo realizm, z takiego bardzo realistycznego podejścia. Na wszystko patrzysz bardzo pragmatycznie. Ten anioł pomaga tobie bezpiecznie poruszać się po obszarze marzeń, wcielać właśnie swoje marzenia w życie. Bardzo fajna energia. Nawet te marzenia, które są naprawdę fantazją niesamowitą, mogą się realizować. Pamiętaj, że energia anielska może być zupełnie odrębną energią, odrębną prognozą dla ciebie. Jeśli to czujesz, a cały rozkład nie rezonuje, to po prostu bierzesz to, co do ciebie po prostu pasuje i co do ciebie na ten tydzień przemawia. Anioł też chroni przed zatraceniem się w takich wyimaginowanych założeniach, żeby też poczuć, że dzieją się w twoim życiu cuda. Może to być taki tydzień, w którym nagle odczujesz niesamowite zaskoczenie i objawienie na coś, co czekałeś długo lub w ogóle nie zdawałeś sobie, drogi byku, sprawy, że może się zrealizować. Anioł możliwych cudów. Kochani, jeśli, drogie byki, macie pytanie do kart anielskich z odpowiedzi anielskich, to wylosuję dla was trzy karty. Pokażcie, proszę, karty, trzy odpowiedzi. Byki mają jakieś pytania, więc zaraz wylosujemy trzy karty. Pierwsza karta, druga karta, trzecia karta. Wylosuj sobie odpowiedź. Pierwsza odpowiedź brzmi tak, stanowcze tak. Druga odpowiedź okazja. A trzecia odpowiedź mówi nie. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, drogie
byki za obecność. Nie zapomnijcie o komentarzu, o lajku w cenie wymiany energii za to czytanie. Zapraszam panny. Tutaj odłożę. Witam Was serdecznie, drogie panny. Zapraszam na czytanie na nadchodzący tydzień od 28 października do 3 listopada. Proszę, pokażcie karty. Prognozę na ten tydzień. Prawdziwy, szczery przekaz dla osób spod znaku panny. Co w tym tygodniu? Rozkład jest standardowy, jak i w ubiegłym tygodniu, natomiast wchodzą tutaj nowe energie, nowe wskazówki. Bierz to wszystko tak, jak czujesz. Panny, w tym tygodniu od 28 października. Co dla Was? Co dla Was w pracy przychodzi? Dziesiątka buław. Co w związkach? Czwórka mieczy. Szukający pracy i szukający miłości. A na spodzie czwórka buław. We wszystkim staraj się odnajdywać kompromis. Staraj się szukać też bezpiecznej przystani, bezpiecznych miejsc dla siebie. Szukać czegoś, co cię ustabilizuje, albo takich rozwiązań, które są pewne. Ale patrzmy, w pracy pokazuje się dosyć dużo obowiązków. Jeśli możesz, to poproś, droga panno, o to, aby ktoś ciebie odciążył, żebyś sama nie popełniała błędów, nie było bałaganu, nie było żalu. Na pewno ten tydzień też może przynosić rozwiązanie pewnej trudnej sprawy i optymistyczne zakończenie. Obowiązki w tym tygodniu mogą być nawarstwione, ale to jest tak jakby też ostatni krok do tego, żeby coś się zadziało dalej, sfinalizowało, skończyło. Staraj się też porządkować te prace, jeśli masz wysokie stanowisko, to te obowiązki staraj się dzielić sprawiedliwie i równo. Przyjacielska atmosfera również jest ważna i podejście właśnie takie, aby te rozwiązania i to, co robisz, przyniosło wymierne efekty i było to stabilne. Jeśli chodzi o tych z Was, którzy poszukujecie pracy, pójście za pasją jest jak najbardziej możliwe i nowa propozycja. Taka propozycja, która Was bardzo zaciekawi i jest tym czymś, co chcielibyście w życiu robić. Życzę Wam tego. Jeśli chodzi o związki, czwórka mieczy pokazuje się. Jest czas uleczenia, uzdrowienia. Może trzeba poczekać na partnera, aż pewne rzeczy przepracuje. Może też być rzeczywiście zimna sypialnia, chłód jakiś, ale tutaj trzeba byłoby porozmawiać, podejść ze zrozumieniem. Może właśnie też trzeba być cierpliwym wobec partnera, partnerki, jeśli coś jest nie tak. Ten chłód jest też oczywiście tą energią stricte seksualną, czyli nie ma pomiędzy Wami jakiejś wielkiej namiętności z jakiegoś powodu. Pamiętaj, że czasami warto dawać sobie czas. W kłótniach nie wyrywać się zbyt mocno ze słowem tak naprzód, bo można kogoś zranić. Ktoś też coś odchorowuje, przeczekuje. Niektóre związki może nie są takimi, zwłaszcza te relacje, które są świeże, drogie panny, to możecie mieć tutaj jakieś ochłodzenie w relacji, zatrzymanie. Single macie kartę pustelnika. Czas raczej alienacji i spokoju, który Wam jest potrzebny. Przemyśleń. Może też żywicie do kogoś jakieś uczucia, ale tego ten ktoś nie zauważa, albo wy nie zauważacie uczucia. Tu się pokazuje starsza osoba, która może ewentualnie pojawić się na waszej drodze. Patrząc tu właśnie przy tej czwórce buław, mam wrażenie, że to może być coś innego, niż byś się spodziewał, spodziewała. Więc poznać też, co po niektórzy z was możecie kogoś. Tu jest... Jest to, kochani, czytanie oczywiście kolektywne i staram się zauważyć potrzeby różnych stron. Są osoby, które chcą mieć spokój, bo przepracowują pewne rzeczy, zajęte są raczej ustabilizowaniem i spokojem. Tak ugruntowujecie się. A niektórzy z Was możecie w jakimś środowisku poznać kogoś, kto jest właśnie starszy od Was. Może być to ciekawa znajomość. Teraz aniołek dla Was na ten tydzień. Pokażcie proszę karty. Aniołek dla osób spod znaku panny na ten tydzień, który może Wam towarzyszyć. Może być też odrębną prognozą, zupełnie odrębną wskazówką. Ojejku, chwileczkę, karta się nie wzięła. Leżała na stole. Jeszcze raz. Już wylosowaliśmy, ale prosimy o przekaz
jeszcze raz. Jeszcze patrzymy. Proszę energię anielską, aby tutaj pokazała jeszcze, na co warto zwrócić uwagę panny. Przekaz przychodzi od anioła spełnionych marzeń. No to na sprawy finansowe jest bardzo dobra karta. Życzenia, pragnienia, taka gwiazdka dosłownie z nieba spadająca. Ja Wam oczywiście tutaj zajrzę w prognozę tej karty, ale już patrzymy. Już na horyzoncie anioł spełnionych marzeń. Kochani, anioł spełnionych marzeń na pewno przychodzi, by pomóc Tobie nabrać przekonania i wiary w realizację marzenia, wiary w marzenia, które sobie założyłaś, cierpliwie pracuj nad tym i czekaj, aż się to wszystko spełni. Uczy też tej wytrwałości, cierpliwości, zaspokaja potrzeby serca, duszy. Czasami obdarza łaską losu, czyli coś takiego szczęśliwego może się wydarzyć. To może być też mowa o grach losowych, gdybyś chciał zagrać sobie. Gdybyś chciała zagrać sobie, droga panno. Idziemy dalej. Teraz dla Was na ten tydzień, jeśli macie jakieś pytania, proszę o odpowiedź anielską. Trzy karty dla osób spod znaku panny na ich pytania. Jakie mogą być tutaj pytania? Takie będą odpowiedzi. Skomunikujcie się z intuicją, czy chcecie tych odpowiedzi, bo one są tutaj takie konkretne, jednoznaczne. Pierwsza odpowiedź: poprawa zdrowia. Druga odpowiedź: istnieje coś lepszego. A trzecia: jesteś gotów. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, drogie panny. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarz w celu wymiany energii za to czytanie. Ok, drogie panny, wszystkiego dobrego na ten tydzień, a ja zapraszam ostatni znak trygonu Ziemi, czyli koziorożce. Ojej, uff, dobrze. Pokażcie proszę karty. W imię wszelkiego dobra z najczystszą intencją prosimy o prawdziwy, szczery przekaz. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Pokażcie karty, co u koziorożców na nadchodzący tydzień od 28 października do 3 listopada. Ale już szybko minął ten czas, niesamowity. Dobrze. Pokażcie proszę karty. Koziorożce, dla Was co tam w pracy może być? Koło fortuny. Co w związkach? Macie tutaj króla kielichowego. Szukający pracy. I single. A w tle czytania macie kartę słońca. Słońce to taka doza optymizmu i wiary, że trudniejszy czas zawsze dobiega końca i tylko, no i przy trudnościach też warto zachować takie ducha optymizmu, nie tracić wiary w siebie. Czasami ten optymizm pomaga z trudnych sytuacji wyjść. No ale do brzegu, do brzegu. Koło fortuny w pracy mówi o tym, że mogą być zmiany, mogą to być zmiany dosyć szybkie, takie z chwili na chwilę, gdzieś pewne rzeczy mogą być nieoczekiwane, zmiany planów, zmiany terminarza, zmiany realizacji, która na przykład była umówiona na ten tydzień, realizacji jakiegoś projektu czy spotkania. Koło fortuny to zawodowo i finansowo takie zawirowania, ale idące od losu. Na pewne rzeczy nie ma się wpływu i trzeba się bardzo szybko asymilować i odnajdywać w zmiennych takich warunkach. Można zagrać sobie, jeśli chodzi o kasę, w totolotka. Jeśli chodzi o tych z Was, którzy szukacie pracy, przychodzi energia rozczarowania. Propozycja, która mogła kiedyś się pojawić, nie spełniła Waszych oczekiwań. Dobrze by było też w pewnych kwestiach w CV nie bardzo podkoloryzowywać, bo tutaj mamy trójkę mieczy, PR-u, kartę PR-u, ale on musi być uczciwy, żeby nie było rozczarowania, że ktoś to rozwikłał i się przekonał o tym. Więc ten tydzień nie wnosi
niestety pozytywnej energii. Ty jedyne co, to musisz stawiać czoła temu, tym zmaganiom, jeśli chodzi o pracę, bo kiedyś przyjdzie ta dobra passa. Dobrze być po prostu uczciwym, jeśli chodzi o swoje CV, to jak prezentujesz swoje umiejętności i żebyś wiedział, czego chcesz. Dobrze, król kielichów w życiu osobistym u was koziorożce pokazuje mężczyznę, no takiego wrażliwego, ale czasami posiadającego taką duszę, a raz to dziecka, a raz to opiekuna, a raz to wesołka, a czasami rozmarudzonego też człowieka. Nie wiem, tutaj te karty, przepraszam, nie pokazują jakichś takich zawirowań i ciężkich energii, bo w tle jest wszystko bardzo poukładane, więc ten tydzień będzie bardzo moim zdaniem poukładany i spokojny. Może ciebie ktoś wesprzeć. Ty też może zaczynasz związek i bardzo fajnie się to wszystko układa. Dbaj o te relacje, o okazywanie uczuć. Wspieraj się emocjonalnie. Jeśli chodzi o osoby, które szukają kogoś do związku, świetny czas zasiewania ziarna. Może to być tydzień poznawania bardzo fajnych osób. Co prawda może nie wyglądać w pierwszej chwili na bardzo rokujące w kwestii uczuć, ale siódemka pentakli mówi o tym, bądź cierpliwy, obserwuj. Te znajomości mogą coś tobie w życiu, w przyszłości dać wartościowego, jeśli chodzi o relacje romantyczne. Ta karta też mi pokazuje, że może jakiś mężczyzna, albo to jesteście wy, obserwować ciebie lub ty kogoś. Aniołek. Kochani, aniołek dla was. Aniołki, proszę o anielskie wsparcie dla koziorożców na ten tydzień. Aniołek, proszę o anielskie wsparcie dla koziorożców. No i już patrzymy. Macie anioła twórczości, koziorożce, co tworzycie? Dobrze, anioł twórczości, talent, kreatywność, wyobraźnia. No może trzeba trochę rozkręcić te talenty w sobie, jakąś umiejętność. Może mało właśnie u was takiej energii twórczości, bo nie macie w sobie tego po prostu, bo to jest niestety coś takiego, że twórczość to bywa najczęściej dar. I tu jest pokazujący właśnie tych z was, którzy nie potrafią znaleźć natchnienia. Jakby nie dajecie sobie szansy na to, żeby stworzyć jakiś nowy pomysł. Brakuje wam inspiracji. Macie tendencję do tego, że z drugiej strony znowu może za bardzo uważacie, że wasze zdanie jest tutaj najlepsze, że wy macie najlepsze pomysły i tutaj jest taki balans pomiędzy tym. Widzi osoby właśnie, które mają straszną zapaść twórczą lub uważają siebie za najlepszych twórców i wynalazców. Anioł pomaga tu w pracy twórczej, stymuluje wyobraźnię, inspiruje, podsuwa oryginalne pomysły, umożliwia tobie odkrywać to piękno. Uczy też wytrwałości, ale i skromności. Taki aniołek dla was, kochani. I jeszcze na koniec odpowiedź z kart anielskich, jeśli mielibyście pytanie. Proszę o odpowiedź. Trzy karty dla koziorożców na ich pytania. Koziorożce. Pierwsza odpowiedź, druga odpowiedź i trzecia odpowiedź. To są konkretne odpowiedzi, pamiętajcie o tym, proszę. Tutaj bardzo lampa odbija, to może tak zrobię. Pierwsza odpowiedź, jeśli uwierzysz. Druga odpowiedź, jesteś gotów. Trzecia odpowiedź, przebaczenie. Kochane koziorożce, życzę wam wszystkiego, co najlepsze na ten tydzień. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentarzu w celu wyrównania energii i okazania tutaj zainteresowania, wdzięczności za te czytania kolektywne. One także wymagają ode mnie no nie lada dozy sił, energii, bo jednak troszkę znaków zodiaku jest. Żegnam się, kochani, z wami ten tydzień. Oby przyniósł wam dobre wiadomości, dobre energie, siłę, doświadczenia, warte przeżywania trudności. A ja żegnam się z wami. Pozdrawiam. Pa, pa.